Dobrze, no więc tak, witam wszystkich. Ja nazywam się Tomasz Jurczyk. Niektórzy mogą mnie kojarzyć z Irca, tam bywam pod pseudonimem Georgik, nie wiem. Cześć. Tak, dzisiaj poprowadzę dla was wykład, który jest w zasadzie rozwinięciem i po części uzupełnieniem tego, o czym opowiadał Damian, czyli o Make'u. Bo w zasadzie wszystko, co robimy w Make'u, do większych wszędzie, gdzie używamy Make'a w większych projektach, później tego Make'a wplatamy tak naprawdę do Jenkinsa, czyli budujemy ogromne środowiska, które pozwalają nam konfigurować budowanie oprogramowania w dużych projektach. Ok, krótko o agendzie, o czym dzisiaj będę opowiadał. Na początku właśnie powiem mniej więcej, o czym to jest ta prezentacja. Przedstawię krótko ideę Continuous Integration, ponieważ jest to wymagane, trochę teorii, ale jest to wymagane, żeby później, że tak powiem, wiedzieć, do czego ten Jenkins jest nam potrzebny. Później porozmawiamy trochę o Jenkinsie, który jest podstawowym narzędziem pracy, jeśli chodzi o Continuous Integration. Później skupimy się troszeczkę na technicznych aspektach konfiguracji, przy czym to nie będzie za bardzo pokazywanie jakichś konfigów czy coś takiego, bo nie chcę tutaj zanudzać wszystkich, chcę raczej wprowadzić was i pokazać, z czym to się je tak odgórnie. Później pokażemy budowanie rozproszone, coś co bardzo fajnie działa, nawet no, jak na open source działa bardzo obiecująco w Jenkinsie. Na koniec trochę podsumujemy naszą prezentację. Pytamy siebie, czy warto tego używać. I na koniec krótkie AMA do mnie, jeśli będą jakieś pytania, chętnie odpowiem. Postaram się odpowiedzieć. Ok, co to jest Continuous Integration? Znaczy, tłumaczenie, nie jestem za bardzo zwolennikiem tłumaczeń takich właśnie frazesów, bo to nie ma za bardzo sensu, to jest ciągłe integracje, czyli Continuous Integration odpowiada za ciągłe budowanie, integrowanie softu, który jest produkowany przez deweloperów. Takim jednym z pionierów, jednym takim guru, można powiedzieć, w Continuous Integration jest to Martin Fowler. On zdefiniował w dwóch, trzech zdaniach, co to jest tak naprawdę Continuous Integration. Polega to tak naprawdę na pracy w wieloosobowych zespołach, gdzie programiści są liczeni w setkach, nawet w tysiącach osób. Każdy programista powinien się co najmniej raz dziennie dostarczać do, powiedzmy, jakiegoś projektu, czyli raz dziennie powinien komitować kod. Każdy commit powinien powodować pojedynczy build, czyli zbudowanie od nowa projektu, mając na uwadze to, co deweloper dostarczył, prawda? No i generalnie to powinno się według teorii przyczynić do tworzenia oprogramowania w sposób lepszy, szybciej, tworzenia szybciej oprogramowania. No jest to, można powiedzieć, z własnego doświadczenia wiem, przy Continuous Integration pracuję od około 1,5 roku, że jest to cały czas rozwijająca się mocno sfera właśnie w IT i generalnie wiele firm cały czas już z czasem, że tak powiem, dochodzi do wniosku, że Continuous Integration jest naprawdę warte zainwestowania, bo no jest to coś, co podnosi jakość i szybkość tworzenia oprogramowania. Dobra, no to tak, może pokrótce jeszcze takie krótkie, szybkie zasady tego CI-a. Potrzebujemy mieć kod w kontroli wersji, czy to będzie subversion, czy to będzie git, czy to będzie cokolwiek innego. Nie ma to większego znaczenia, ważne, żeby był wersjonowany i ważne, żeby można było właśnie to rozróżnić na poziomie rewizji, czyli jednego pojedynczego dostarczenia dewelopera. Automatyzacja budowania, czyli to, do czego nam służy Jenkins. Pozwala nam zautomatyzować budowanie poszczególnego projektu, żeby nie deweloper wprowadza jakąś zmianę, ręcznie to próbował budować, tylko komituje się, build się triggeruje i widzimy, czy tak naprawdę spowodowało to jakieś problemy, czy wszystko jest w porządku. Automatyczne testowanie to jest też continuous testing, czyli jest to w zasadzie proces, który następuje po budowaniu. Kiedy stworzymy sobie taką drabinkę sytuacji, które musimy po kolei wykonywać, to wiemy, że najpierw jest budowanie, czyli najpierw deweloper się dostarcza, później Jenkins wykrywa tą zmianę, następuje budowanie softu. Jeśli soft się zbuduje, jeśli powiedzmy osiągniemy jakiś tam wynik pozytywny, wtedy binarka jest testowana, czy to jest, znaczy niekoniecznie binarka, cokolwiek co jest wynikiem builda jest testowane i dalej są podejmowane jakieś kroki.
To jest bardzo istotna rzecz, codzienne dostarczanie kodu, bo na tym się skupia CI, czyli na częstym komitowaniu, bo tak naprawdę miarą naszej siły jest jak najmniejszy komit, czyli jak najszybciej wykrycie, kogo dostarczenie może spowodować problem w oprogramowaniu, w budowaniu oprogramowania. Dostarczenie jest równe z buildem, czyli każdy pojedynczy commit powinien zatriggerować, zainstalować tego Jenkinsa. Nie jest to nic prostszego, naprawdę, nie ma nic prostszego. Ściągamy najnowszą wersję Jenkinsa, odpalamy go przez, bo to jest oczywiście narzędzie javowe, uruchamiamy go na serwerze i dzięki temu mamy działające środowisko, może pokażę. Tak wygląda Jenkins. Tutaj tych trzech jobów nie powinno być, a je dodam i później będę prezentował, co one robią. Tak naprawdę jest to narzędzie www, które działa bez bazy danych. Po części jest to plus, po części jest to minus. Wszystkie swoje konfiguracje trzyma w XML-ach. Niestety przypadki, w których mamy problem z IO-em na naszych maszynach, no potrafi zajechać całego Jenkinsa, także po części jest to pozytywny aspekt całego Jenkinsa, po części negatywny. No i teraz tak, możemy tworzyć poszczególne joby, możemy dodawać prawa ludziom, możemy przeglądać historię jobów, zarządzanie Jenkinsa, o którym będę mówił później. To jest tak naprawdę proste narzędzie, wygląda naprawdę przejrzyście, nie jest jakoś zbędnie zagmatwane. Jak się na niego spojrzy, to w bardzo szybki sposób można dojść tak naprawdę, co tu się tak naprawdę dzieje. Dobrze, to idźmy dalej. O co tutaj chodzi? No właśnie, to co przed chwilą mówiłem. Podstawową jednostką w Continuous Integration jest tak naprawdę job, czyli tworzymy jakby zadanie, job, sama nazwa wskazuje, które coś wykonuje. Powiedzmy tak jak Damian wprowadzał na przykład budowanie projektu, no to na przykład job może być ściągnięcie aktualnego trunka, zupdate'owanie go, zbudowanie go make'iem i dostarczenie, jeśli przejdzie testy. To może być jeden job, to jest sekwencja, którą trzeba wykonać, żeby build, żeby job był zrobiony. Właśnie, a build jest to pojedyncza instancja joba, czyli każde dostarczenie powoduje build poszczególnego joba. Przepraszam, że stosuję taką nomenklaturę po angielsku, ale no głupio by to było trochę tłumaczyć. Zadanie i instancja zadania, nie ma sensu za bardzo. Widoki, no tak jak mówiłem, pracuję w projekcie, w którym jest naprawdę dużo tych jobów. Widoki to jest coś, co jest stworzone dla deweloperów, żeby oni mogli w bardzo prosty sposób zobaczyć, co jest. To jest taki podstawowy widok, gdzie widzimy wszystkie joby. Ich na razie jest tutaj trzy, a jeśli ich będzie powiedzmy 1000, to faktycznie robi się ten suwak taki dość długi. Dlatego widoki dodajemy w bardzo prosty sposób. Można je konfigurować w przeróżny sposób. Przyjazny changes, czyli w przypadku, kiedy jest każdy build, który jest zatriggerowany przez jakieś dostarczenie, powinien jasno wskazywać, jakie poprawki on zawiera, prawda? Ponieważ no, tych poprawek dziennie jest dostarczanych naprawdę setki i build koordynatorzy jakby nie mieli sensownej kontroli nad tym, jak mają tym zarządzać, jak mają to analizować, no byłby to problem. Aspekty pozwalające automatyzować. O tym też się chwilę postaram powiedzieć. Jenkins jako narzędzie dostarcza bardzo wiele aspektów, które pozwalają nam w zasadzie stworzyć środowisko, które nie będzie wymagało ingerencji ze strony takich ludzi jak ja, który się zajmuje zestawieniem tego środowiska. Czyli raz zestawię to środowisko, ono zostanie skonfigurowane, jedynie co będzie robiło, to będzie przebudowywało ten software, który jest dostarczany przez deweloperów. Czyli no, w zasadzie stanę się zbędny i nie będę miał pracy. No, Jenkins pozwala to zrobić, trzeba nad tym dość mocno przysiąść, ale są rzeczy, które pozwalają nam to zautomatyzować, całkowicie proces, cały proces pozwala się zautomatyzować. Pluginy. Pluginy po prostu jakieś tam rzeczy, które są dogrywane do Jenkinsa. Standardowo on nie ma zbyt dużo możliwości, tak naprawdę siła jest w pluginach. Pluginy są, można wgrywać bezpośrednio wspierane przez Jenkinsa, można wgrywać takie niewspierane przez twórców Jenkinsa i to czasami tworzy problemy, o których też się staram chwilę powiedzieć. Jak to tak naprawdę wygląda? Dobra, to może postaramy się odpalić ten jeden proces, to jest, ściągnąłem sobie źródła IRC, do IRC-a.
i zbudujmy i zobaczymy, jak to działa. No tutaj jest właśnie build history, gdzie jest pokazane, jakie są buildy, kiedy zostały uruchamiane. Kiedy wejdziemy sobie, no co robi Jenkins? Jenkins spawnuje sobie poszczególną, spawnuje sobie to, co chcemy, czyli w moim przypadku jest to shell. Możemy, wiadomo, budować na innych systemach operacyjnych, to nie ma problemu. No i on tak naprawdę ściąga i robi to, co mu każemy, prawda? Jest to skonfigurowane zadanie. Robi sobie update SVN-a i wywołuje, powiedzmy, make'a. Najpierw wywołuje autogen, który sprawdza wszystko, czy jest w systemie, czy wszystkie części są, czy wszystkie niezbędne rzeczy do zbudowania są na poszczególnej maszynie i później wywołuje, tak jak jest tutaj powiedziane, make'a. On teraz powinien, przeszedł szybko, bo tam już było zbudowane, czyli zbudował się przyrostowo. Od poprzedniego builda nie było żadnych zmian, więc on generalnie make zadziałał tak, jak kolega wspominał, czyli nie przebudował nic. I tak wygląda rezultat console output tego builda. No jest to w zasadzie trywialne, jest to sensownie zorganizowane, jest to coś, co jest stworzone typowo dla deweloperów i oni mogą z tego korzystać, bo w console outputcie mogą bardzo szybko zobaczyć tak naprawdę, jaki problem, czy jakiś problem został spowodowany ich dostarczeniem. Jak konfigurować Jenkinsa? Mamy konfigurację przez WWW, to może pokażmy tutaj, to wygląda tak, że jest to... Niestety działa to trochę wolno, bo jestem przez telefon, bo niestety nasza uczelnia blokuje wszystko poza 80, a Jenkins domyślnie działa na 80-80. Tak, to tutaj mamy konfigurowanie tego Jenkinsa. No, konfiguracja jest tak naprawdę zorganizowana bardzo sensownie. Nie ma tutaj większego problemu, żeby jakieś rzeczy doinstalować, czyli pluginy, czy żeby konfigurować same jakieś techniczne, same takie hardware'owe aspekty Jenkinsa, ile ma dostawać RAMu i tak dalej. Zarządzanie nodami, czyli budowanie rozproszone, o którym będę zaraz mówił, zarządzanie użytkownikami. To wszystko jest sensownie ułożone i można w zasadzie w zupełności administrować Jenkinsem z WWW. Konfiguracja przez XML nie polecam, ale to może pokażę, jak to wygląda. To jest domyślny konfig Jenkinsa i on wygląda tak. No są ludzie, którzy administrują przez XML, no ale nie ma sensu tego robić. Tak naprawdę to jest konfiguracja samego jakby źródła, samego core'a Jenkinsa. W przypadku, kiedy mamy, powiedzmy, 1000 jobów, pojawia się 1000 innych XML-i, które też niektórzy ludzie konfigurują sedem, po prostu sedują po tych XML-ach i różne rzeczy robią. Są tacy ludzie. I Jenkins dostarcza API. Bardzo fajna rzecz, która właśnie jest jednym z tych aspektów pozwalających na zautomatyzowanie w pełni całego procesu. Może pokrótce rozwinę temat API, bo jest zamieszanie z tym API. To, że jest projekt otwarty, zebrało się wiele grup w internecie i potworzyły różne API. Znaczy jest kilka instancji tego API, totalnie różne. Jedno jest napisane w Pythonie, jedno jest napisane w Groovim, trzecie jest napisane w Pythonie, poza tym jeszcze Jenkins dostarcza swoje API. No naprawdę jest to zrobione, jest to zagmatwane dość. Podstawowe API Jenkinsowe uzyskuje się bardzo prosto, przez dodanie po backslashu API do każdego joba lub builda. I może nam to API wystawić, może nam to API, bo w zasadzie co nam dostarcza Jenkins? Jenkins nam wtedy dostarczy konfigurację poszczególnego joba, poszczególnego builda. Może nam to dostarczyć w XML-u, w JSON-ie lub w Pythonie. Pokażę, na czym to polega, jak sobie wejdziemy, powiedzmy, na jakieś zadanie. Jak teraz wpiszemy API, tak, to on tutaj właśnie dostarcza XML-a, JSON-a. Tak wygląda konfiguracja w XML-u poszczególnego joba. O, przepraszam. Jest też JSON, jest też Python i jest pokrótce opisane, jak to trzeba tak naprawdę obsługiwać. I tak.
Kolejny projekt, który jest hostowany na oficjalnej stronie z paczkami Pythona, Jenkins API się nazywa, bardzo sensowna nazwa. On pozwala nam tak naprawdę na... On jest napisany, jak pokazuję to w Pythonie, pozwala tworzyć joby, kopiować joby, usuwać, dodawać nody, czyli w zasadzie na taką administrację, którą, jeśli by tego nie było, musielibyśmy robić ręcznie, prawda? Ponieważ no, w zasadzie w dużym środowisku, gdzie na przykład maszyn jest powiedzmy dołączonych do Jenkinsa 30, powiedzmy na 30 maszynach cały czas jest zbudowany software, no zarządzanie tymi ręcznie tymi nodami, tymi wszystkimi jobami, jak jest duża ilość, byłaby problematyczna. Tak, kolejny API, nazywa się Jenkins API Tour, jest napisany w Groovim i ma w zasadzie bardzo okrojoną, ma bardzo okrojone możliwości, bo jedynie udostępnia parę kwestii typu na przykład zdobycie konfiguracji joba, zatriggerowanie jakiegoś joba lub wyłączenie Jenkinsa. Z tego co pamiętam są to właśnie te trzy akcje. I kolejny projekt, Python Jenkins, żeby nie było mylące. Jest to projekt chyba, który jest najbardziej w tym momencie rozwinięty, ma najwięcej możliwości. Pozwala na usuwanie, dodawanie, zmienianie aspektów konfiguracji, restartowanie, zarządzanie użytkownikami. To wszystko w zasadzie jest tam do zrobienia. No właśnie, i czy to jest wada, czy to jest zaleta? Po części jest to zaleta, ponieważ te API są cały czas rozwijane w jakiś tam sposób. Po części jest to wada, bo tak naprawdę chcąc dostosować jakieś API do naszych potrzeb, czasami jedne potrzeby spowodują, że będziemy chcieli korzystać z tego pierwszego API, a drugie spowoduje, że będziemy chcieli, jakieś inne wymagania spowodują, że będziemy chcieli korzystać z tego powiedzmy ostatniego API. Także jest to generalnie dość zagmatwane i trzeba się jednak wgryźć w temat, żeby zobaczyć, czego trzeba użyć. No i teraz krótko powiemy sobie o pluginach, czyli to, co jest tak naprawdę dość mocną stroną Jenkinsa, patrząc przez pryzmat innych środowisk CI. Obecnie jest dostępnych ponad 300 pluginów. Nie wszystkie pluginy są oficjalnie wspierane przez twórców Jenkinsa. No jest to problem, bo w moim półtorarocznym doświadczeniu było wiele sytuacji, w których jakiś plugin powodował całkowite totalnie wywalenie Jenkinsa, gdzie po prostu trzeba było rewertować zmiany, czyli wywalać instalacje jakiegoś konkretnych dodatków, bo powodowały problemy. No i niestety jest to coś za coś. Mamy dość duży wachlarz możliwości, jeśli chodzi o pluginy, ale trzeba uważać, co instalujemy i czy to jest oficjalnie wspierane. Pluginy mogą robić wszystko. Pluginy mogą startować buildy w jakiś bardziej zaawansowany sposób, bo domyślnie startowanie buildów przeważnie używa się pollingu, czyli Jenkins powiedzmy co minutę lub co określony czas, który mu zadamy, sprawdza, czy na S1 pojawiły się jakieś zmiany. Jeśli się pojawiły zmiany, triggeruje builda, zaczyna się budowanie. Możemy go zrobić typowego crona, czyli żeby się budował powiedzmy co 10 minut, co 5 minut. Możemy wywoływać joba z innego joba. Możliwości jest naprawdę wiele. To pozwala nam stworzyć naprawdę takie środowisko, które w pełni będzie odpowiadało naszemu projektowi, bo w zasadzie ten cały proces budowania, testowania, dostarczania w każdym projekcie wygląda inaczej. I tak naprawdę ogromna możliwość w Jenkinsie pozwala nam na utworzenie całego takiego środowiska. Parametry też jest ważną kwestią. Każdy job powinien, przeważnie w jakichś bardziej zaawansowanych projektach joby mają jakieś swoje parametry, na których bazują i które wskazują jasno, jaki mają, co tak naprawdę ma zostać robione. Artefaktowanie, bardzo fajna sprawa. Artefaktowanie to jest, powiedzmy, że jak zbudowaliśmy IRSI, jest wynikiem tego builda jest binarka. I możemy każdy build, czyli każde zbudowanie po dostarczeniu od dewelopera, możemy zartefaktować binarkę, czyli każdy build po poszczególnej zmianie będzie miał zapisaną binarkę, która będzie w systemie przez taki czas, jaki określimy i będzie dostępna. Czyli to będą jakby przyrostowe binarki po poszczególnych dostarczeniach. Raporty, bardzo fajna sprawa, w przypadku zwłaszcza testów, pokazuje ile testów przeszło, ile nie przeszło, które przeszły, które nie przeszły. Raporty są głównie tworzone dla build koordynatorów, żeby oni patrzyli, jak to tak naprawdę się dzieje i w których komponentach występują problemy. Powiadomienia, Jenkins obsługuje wszystko, maile, jabbery, jakieś naprawdę przeróżne formy komunikacji z użytkownikiem. Jest to potrzebne w przypadku, kiedy właśnie na przykład postanawiamy powiadamiać ludzi jabberem odpowiadających za dostarczenie, które spowodowało problem z buildem.
procesy promocji buildów, czyli tak naprawdę promocja, czyli kiedy build przejdzie testy, kiedy build powinien być dostarczony do klienta, my to nazywamy proces promocji, czyli proces promocji builda, że on jest oficjalny, on działa i on może. Są pluginy, które wspierają takie właśnie zaawansowane metody tworzenia takich promocji. Zarządzanie użytkownikami rolami, też ważna sprawa, ponieważ no wiadomo, admina nie każdy powinien mieć na tym Jenkinsie, bo bardzo szybko można go rozłożyć na łopatki, zwłaszcza kiedy jest naprawdę ogromne środowisko, także jest to bardzo fajna sprawa. I tak jak mówiłem, przy wyborze instalacji pluginów jest wymagana rozwaga, ponieważ no, jest to open source i wiadomo jak open source nie jest oficjalnie, jak coś zepsujemy, to nie przyjdzie pan i naprawi, tylko no, trzeba będzie szukać problemu po forach, a to nie jest zbyt przyjemne. Teraz powiemy troszkę o budowaniu rozproszonym, bo są przypadki, kiedy no, mamy zestawionego tego Jenkinsa, mamy powiedzmy odpalonego go na naszym masterze, i jest powiedzmy jeden executor, to jest też istotne, w zależności od tego, jaką moc obliczeniową posiada maszyna, możemy dostarczyć ileś tam poszczególnych executorów, czyli na przykład na maszynie 16-korowej sensownie jest dołożyć około 8 executorów, czyli może iść 8 buildów równolegle, prawda, różnych produktów, całkowicie różnych powiedzmy branży, różnych tranków. To oczywiście ilość executorów, czyli ilość tych jednoczesnych wywołań buildów zależy od tego, jaką mamy moc naszych maszyn. No właśnie, co w chwili, kiedy brakuje nam tej mocy? Jenkins bardzo fajnie i bardzo sensownie pozwala utworzyć takie całą jakby farmę serwerów budujących oprogramowanie. Ja widziałem tak farmy sensownie działające 20-30 maszyn i to faktycznie jest zestawione tak, że działa. Z tym, że tu też pojawia się taki problem, bo w budowaniu rozproszonym, kiedy powiedzmy jest master, czyli jest Jenkins, jest jakby źródło tego całego z Continuous Integration, zaczyna budować projekt, który rozrzuca po innych serwerach i powiedzmy tak, jak już wcześniej wspominałem, spawnuje sobie shella. I teraz tak, ten Jenkins do slave'a wysyła jakieś zadanie, czyli że ma odpalić jakiegoś make'a i zbudować i ten slave będzie przerzucał te wszystkie rzeczy, które zwraca make do mastera. Czyli master w jednej chwili, jeśli projekt jest duży i jest ogromne środowisko, będzie dostawał ogromną ilość informacji, będzie naprawdę, duży natłok tego, także no tutaj w większych projektach zaleca się, żeby to jednak było zestawione najlepiej w jednej szafie, żeby to było gigabitem połączone, bo no w dużych projektach naprawdę tych danych się przerzuca bardzo dużo. No właśnie, uruchomienie slave'ów łatwym sposobem. To może pokażę. Mam tutaj, dodałem, mastera odpaliłem na jakimś tam Intel Celeronie, fizycznej maszynie i dodałem sobie xslave'a mojego VPS-a. I może zobaczmy, jak to się połączy. On teraz powinien pokazać, że się połączył. O właśnie. I co robi? Tak naprawdę sposób połączenia Jenkinsa z innymi slave'ami możemy zrobić na kilka sposobów. Najczęściej się to robi SSH w przypadku slave'ów linuxowych, bo takich też przeważnie używamy. On po prostu, podajemy mu użytkownika i hasło, którym ma się wbić do naszego slave'a. On spawnuje tam odpowiednie rzeczy, przerzuca tam wszystkie poszczególne niezbędne rzeczy, czyli tam jakieś, czyli wersje, bo to jest bardzo ważne. W przypadku, kiedy update'ujemy wersję Jenkinsa na masterze, stare slave'y powinny też otrzymać tą nową wersję, dlatego też to jest istotne, żeby master zawsze w przypadku połączenia z jakimś konkretnym slave'em wysyłał najnowsze, znaczy te aktualne, te których on używa, binarki Jenkinsa. No i w zasadzie on tu kopiuje te wszystkie jary i jest już gotowy do pracy. W systemie pojawia nam się xslave, który ma jeden executor i możemy skorzystać z budowania. Sprawne grupowanie, bo trudno sobie wyobrazić grupowanie, znaczy trudno sobie wyobrazić zarządzanie maszynami w dużej ilości. No, duże firmy korzystają powiedzmy ze środowisk, które mają w setkach te maszyny wpięte do Jenkinsa. W chwili, gdybyśmy nie mieli tego pogrupowanego sensownie w jakieś grupy, gdzie nie moglibyśmy tym sensownie zarządzać, tylko jednostką by była jedna maszyna, no można by się było zajechać i Jenkins umożliwia fajne grupowanie maszyn, gdzie, jak dalej powiem, umożliwia jakieś algorytmy rozrzucania zadań po poszczególnych slave'ach. Jenkins po części monitoruje maszyny, czyli jeśli na przykład są jakieś problemy sieciowe, jeśli co chwilę gubi jakiegoś pinga, on go odłącza slave'a, kiedy brakuje miejsca, odłącza slave'a i wysyła powiedzmy o tym jakiś alert do administratorów.
różnorodność systemowa slave'ów. Możemy do jednego mastera, ja tego mastera odpaliłem na Linuxie, możemy podłączyć slave'y Windowsowe, Linuxowe, Unixowe, naprawdę z przeróżnych systemów, nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Jenkins, no jest to Java, także wszystko się fajnie będzie komunikowało i wszystko będzie działało. Takie rozwiązanie jak budowanie rozproszone, które jest farmą, ale powiedzmy jakąś tam ograniczoną, niesie ze sobą kilka wad. Jenkins jako open source nie ma jeszcze do końca dopracowanego z algorytmu rozdzielania zadań do slave'ów. Czyli powiedzmy mamy tych slave'ów dość dużo i powiedzmy buduje się projekt, który nagle triggeruje, deweloper dostarczył poprawkę i nagle się triggeruje 100 jobów, 100 buildów i te buildy są rozrzucane i on to robi. Na stronie Jenkinsa jest opisane, jak on to robi, ale to i tak nie do końca działa tak, jak powinno. Cały czas są zgłaszane tikety, że Jenkins jakoś w dziwny sposób to rozrzuca. No, suma summarum nie jest jeszcze do końca dopracowane, ale i tak działa to naprawdę w miarę sensownie. To, o czym mówiłem wcześniej, przy dużej ilości projektów jest przerzucana duża ilość informacji przez sieć, czyli ten slave'y po prostu zwracają do mastera, co się stało, żebyśmy przez mastera mogli oglądać wynik poszczególnych buildów odpalanych na slave'ach. Czasami stabilność, no jest to, znaczy tak, raz jest to Java, to też jest po części problem, dwa, jest to open source, który ma dość dużo otwartych ticketów związanych z wydajnością, związanych z poprawnością działania. No i w zasadzie decydując się na takie rozwiązanie musimy wiedzieć, że prędzej czy później wystąpią jakieś problemy, które spowodują, że będziemy musieli prowadzić research w sieci i próbować jakoś modować, bo tak naprawdę nie ma sensownego manuala, gdzie powiedzmy stanie się A, zrób B. Czegoś takiego nie ma i trzeba testować, trzeba tak naprawdę dochodzić do wszystkich rzeczy krokowo. Dobra, no już słowem podsumowania. To jeszcze może przed podsumowaniem zapuśćmy, może właśnie pokażmy, jak to w ogóle zadziała. Mamy tak, mamy IRC i mamy BeachX-a i zrobiłem joba, który zatriggeruje dwa poprzednie. Kiedy go zbudujemy, to on spowoduje zatriggerowanie BeachX-a i IRC. No i tylko jeszcze sprawdzę, czy one mają dobrze dodane, właśnie żeby korzystały z tej odpowiedniej labeli. Jest label expression, czyli gdzie projekt ma być uruchamiany, jako lean, to jest właśnie dodane, są te dwie maszyny, które są w tym momencie działające. No i sensownie tak na zdrowy rozsądek Jenkins, jak dostanie powiedzmy, dostanie zlecenie wykonania tych dwóch buildów, powinien je sensownie rozrzucić, czyli w tym przypadku nie ma dużej możliwości jak rozrzucenie tych buildów po dwóch. O, i teraz się one zatriggerowały. Jeden na masterze, drugi na slave'ie. Ten na slave'ie mi niestety nie przejdzie, ponieważ wirtualka ma mało RAMu i nie chce mi zaspawnować Java procesu. I robi jedynie chyba update SVN-a i nie wykonuje w zasadzie make'a, bo się wywala. To też chwilę niestety potrwa, bo master stoi we Francji, a ten stoi bodajże w Warszawie, także zanim on to przerzuci, te wywołania przez sieć, to chwilę potrwa. No, ale widać, że w tym momencie Xslave zajmuje wszystkie egzekutory, także nie ma żadnych... wyłączył się. No właśnie. Wywalił się slave, bo stwierdził, że ma za mało RAMu, żeby zespawnować ten proces i w zasadzie zbudował się tylko IRC, tam gdzie budował się, a ten proces, pokażmy co on pokazał. No dobra, to nie wygląda zbyt dobrze. Ale wierzcie mi, że to jest spowodowane tym, że to jest wirtualka i tam jest naprawdę dość ograniczone możliwości. Także no, to budowanie rozproszone działa sensownie. Warunkiem jest posiadanie dość dobrej sieci LAN, żeby te informacje były w miarę szybko przerzucane. Algorytm działa, stwarza czasami problemy, ale działa. I w zasadzie takie narzędzie pozwala nam stworzyć w pełni takie środowisko, o czym mówiłem, które w zasadzie stworzy takie właśnie samoistniejący proces tworzenia oprogramowania. I to jest tak naprawdę fajna sprawa, bo tak jak właśnie mówiłem, deweloper martwi się jedynie o dostarczenie. Jeśli dostarczy coś i to będzie działało, to build zostaje stagowany, jest tworzony tak i jest to dostarczane do klienta. Dobrze, no to tak, Jenkins
udostępnia nam w pełni środowisko Continuous Integration, o czym przed chwilą mówiłem. Integruje się z najpopularniejszymi systemami kontroli wersji. SVN, Git, jakieś inne. Ja w zasadzie znam tylko SVN i Gita. Naprawdę jest tych, jest większość, ponieważ część z tych właśnie systemów kontroli wersji jest na Jenkinsie wspierana przez pluginy. Czyli instalując plugin, mamy możliwość korzystania z jakiegoś systemu kontroli wersji. Dostępne API, dzięki czemu możemy wszystko wykonywać, powiedzmy, z Shella przez jakieś skrypty Pythonowe, Perlowe, Bashowe, cokolwiek. Budowanie rozproszone, które działa bardzo sensownie jak na projekt open source'owy i o czym zaraz powiem, jeśli chodzi, przedstawiając konkurencję, Jenkins prezentuje się bardzo obiecująco. Pluginy, czyli coś, co pozwala nam rozszerzyć możliwości Jenkinsa. Integracja z powiadomieniami, czyli dla deweloperów, dla build koordynatorów. Integracja, żeby można było bardzo szybko dostarczyć feedback do osoby, która, powiedzmy, spowodowała swoją poprawką niebudowanie się jakiegoś builda. I LTS, o którym wcześniej mówiłem, czyli to oficjalne, ale nieoficjalne wsparcie ze strony twórców Jenkinsa. Tam jest bodajże około teraz 300 deweloperów, którzy sobie tworzą i oni gwarantują w cudzysłowie, że ten upgrade po 3 miesiącach LTS-a nie zepsuje nam tego środowiska. Jakie są wady tego Jenkinsa? No niestety po części stabilność, to jest to, co w zasadzie jest czasami problemem, bo no niestety zdarza się, że przez dzień pracujemy nad czymś, bo wystąpił jakiś problem i rozwiązanie jest całkowicie absurdalne, naprawdę. Nie moglibyśmy się spodziewać, że coś takiego mogło być spowodowane przez jakieś tam aspekty, no, które właśnie nastąpiły. Niektóre pluginy są niewspierane przez twórców, także to jest takie w zasadzie third party, no takie już totalnie hardkorowe. Konkurencja. Największym konkurentem, znaczy dwóch pierwszych konkurentów, Cruise Control i BuildBot, są open source'owe też, ustępują trochę możliwościami do Jenkinsowi, bo teraz Jenkins jednak bardzo rozrósł, już są konferencje między takie ogólnoświatowe na temat Jenkinsa. Ostatnio było bodajże w San Francisco, na których spotykają się sympatycy Jenkinsa. Cruise Control wygląda tak, że trochę mniej, ten widok Cruise Control jest mniej przejrzysty. Trzy pozostałe projekty, Bamboo, Time City i Continuum jest Apache, są komercyjne. Bamboo jest przede wszystkim warty uwagi, no z tym, że sensowna, jak na przykład patrząc na mój projekt, w którym ja pracuję, w którym ja odpowiadam za CIA, cena, jaką trzeba by zapłacić za Bamboo, to jest jakieś 15 tysięcy dolarów miesięcznie. Także jest to dość dużo. Warto, zdecydowanie warto. Tak jak już na początku mówiłem, większość firm przekonuje się do tego, że zatrudnić pracowników, którzy, powiedzmy, stworzą nam tego CIA, da tylko efekty, tak naprawdę da same zalety, bo no nie ma wad wprowadzenia. Continuous Integration to jest coś, na co teraz się wszyscy decydują w zasadzie na rynku IT. Tak jak mówiłem, Intel, Amazon, eBay, Microsoft korzysta, nie wiem czy z Jenkinsa, ale CIA w pełni jest stworzony. Google jest tylko też nie na Jenkinsie, tylko mają jakieś swoje rozwiązanie, którym się nie chwalą, jak to Google. Także zdecydowanie warto się tym zainteresować. No taki przykład z życia wzięty, nie wiem, kolega jak pisał magisterkę, to sobie to zestawił na Jenkinsie, budowanie z LaTeX'a swojej magisterki. I komitował do SVN, a SVN ma tam budował, on miał tam te tagi porobione. No i w zasadzie to jakoś działało. No dobra, jeśli są jakieś pytania, to chętnie odpowiem. Tak, są takie statystyki. Jak wejdziemy sobie na przykład tutaj, to jest domyślny, to jest trend. On tutaj pokazuje bodajże jakiś właśnie timeline, ile trwało, jakie buildy, kiedy jakieś buildy się udały. Tylko ja szczerze powiedziawszy nie wiem, jak to działa, bo to jest dla build koordynatorów, ja się zajmuję od strony technicznej Jenkinsem. I on tu pokazuje te faktycznie trendy. Można przesuwać tego timeline'a. Tu pokazuje czas wykonania poszczególnych buildów, też kolorami i są też pluginy, które w bardziej fajowy sposób pokazują te statystyki, które jakieś tam fajne rzeczy rysują i tak dalej i to wygląda bardzo, bardzo fajnie. No może tak słowem już podsumowanie, tak jak mówię, ja pracuję w projekcie, w którym, znaczy w firmie, w której pracuję, cały dział Configuration Management
tworzy około tam 30 osób, bo to są różne pod, tam powiedzmy podzespoły. W podzespole, którym ja pracuję, tworzymy powiedzmy CI dla jakiegoś tam komponentu. No to mamy CI, tak jak mówiłem, na którym działa tam bodajże 600 jobów. Dziennie jest wypuszczanych tagów do klienta, czyli do klienta około 40-50, prawda? Także to jest, i to jest w pełni zestawione z automatycznymi testami hardware'owymi, to jest w pełni zintegrowane z kontrolą wersji, czyli że powiedzmy tagi są odkładane do SVN-a. W zasadzie cały projekt, cały proces od momentu dostarczenia dewelopera, jeśli on dostarczył coś, co działa, to jest to u nas około chyba 40 minut z HW z testami hardware'owymi. Po 40 minutach, jeśli soft się buduje, trafia do klienta. I to faktycznie działa. Tak. Jeszcze jakieś pytanie? Jeśli nie ma pytań, to dziękuję za prezentację. To dziękujemy serdecznie i prosimy o 3 pytania dla publiczności na kolejny konkurs. W jakich językach, o jakich językach wspominałem w kontekście API, w czym są wystawiane? To były, no powiedzmy, 2 języki, żeby wymienić. Kto był pierwszy? Ja nie wiem, szczerze powiedziawszy. Więc jeden to był Python, a drugi to był też Python. Nie. Znaczy, no znaczy były dwa w Python. Były 2 Pythony. 2 Pythony były i był jeden w tym... Boże, zapomniałem. Dobra. W Pythonie i w Groovy. Tak, zgadza się. Nie wiem, może ktoś, kolejne pytanie, kto jest takim właśnie prekursorem Continuous Integration? Na początku była jego, że tak powiem, tak z ciekawości, to jest właśnie osoba, która tworzyła też manifest Agile'a. Ten, kto opisał CI. Ale chodzi o osobę czy o produkt? O osobę. Martin Fowler z firmy ThoughtWorks Cruise Control też jest z tej samej firmy. Dokładnie tak. I trzecie pytanie. Ktoś pamięta, na jakim domyślnie porcie działa Jenkins? To już najbliżej, gdzie jest. 80-80. Tak, zgadza się. To dziękuję za prezentację, za uwagę. To już teraz dziękujemy serdecznie panu Tomaszowi Jurczykowi. I...